Siemanko, ze strony hodowcy kur. Dzisiaj możliwe, że mamy kolejne kwoki. Dwie na raz, bo może zaraz jakieś kurki wejdą, to wam pokażemy. Bo jak się głaska, to może tak. To jest kurka. Matko, no cię, to poczekaj, to spróbuję zapaść, tylko ona się tak trochę jeszcze boi. O. Mamy kurkę, wam pokażemy. O, na przykład ta splash, bo ta nakrapiona tak skład głosy oddaje, ale ta splash to, jak widać, tak się pierze, że może kiedyś jeszcze usiądzie. A nakrapiona się, może tak jeszcze nie pierze, ale już tak, tak odgłosy oddaje. A ta kurka jednego zacznie jajka jeść. Zobaczmy, jak będzie siedzieć, to mamy tam jeszcze trochę jajek. No 9 mamy. Znaczy mamy tam chyba 8, ale teraz będą 10, bo tam są dwa, bo one zniosły jajko. I cały czas siedzą, a jak wygnaliśmy, to cały czas wchodził, nie? Idzie te gry. A biała kurka się u nic się nie dzieje, ale nie chce podnosić, bo nie chce, żeby w razie jeszcze nie uciekły. Bo no i to mają wylęk, ale nic się na razie nie dzieje. Bo wczoraj prześwietlaliśmy, ale widać tą powłokę powietrzną, czy tak. Jeszcze wieczorem dzisiaj będziemy prześwietlać. No. I jakby się ktoś pytał o jakby nagrywanie, jak jest ten koronawirus i tam wszystko, to raczej będą się pojawiać odcinki? No bo na wsi to. Bo to tylko w mieście tak dużo. Bo to kurek trzeba i tak wychodzić tak normalnie wszystko. Więc może też live czasem się pojawią. Nie codziennie, na raczej. A może za piątki coś takiego, nie? Zobaczymy. Może jutro będzie. Dzisiaj raczej nie będzie. Więc jakby nie było odcinków, to od razu jak się skończy ta cała kwarantanna, to od razu pojawiam się odcinki, już regularnie. Czarne kurki też prześwietlaliśmy, jajka wczoraj, to też widać kurczaczki takie jak zapływają. Tam w jajkach tak jak wypływają, jak kobieta w ciąży, tam dzieci tak widać normalnie tak. Bo teraz, tak jak jest ta cała kwarantanna, to tak, bo przynajmniej u nas w Wielkopolsce, a czy tam nie chodzimy do szkoły ani nic. Bo wszędzie jest zaraz. Więc tak. I my. Co ja chciałem wydać? Mówię głośniej. Zawsze głośniej, bo później znowu stać. A i. No kurde, co ja chciałem wydać? A że odcinki raczej teraz będą się pojawiać tak 2 w tygodniu. 2-3 tak nam się wydaje, że teraz przez miesiąc jakoś tak będzie. Później już może będzie częściej. I dzisiaj jeszcze będziemy raz prześwietlać od tej kurki jajko, bo ona ma już na ten piątek, dobrze mówię? Na ten piątek termin, a ta ma na tamtą środę, co będzie, no. Ta czarna, a ta biała kurka a te zawsze mają za 3 tygodnie. Nic nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy będą siedzieć, ale fajnie by było, tylko też później. Tylko że już na dwie kurki nie mamy jajek, mamy na jedną. No a to by dwie kurki, mogę sobie zabrać jedna 6, jedna 3 kiluja. Tylko zależy, jak ono by się działo. Na przykład jakby się podzieliły jajkami, to by było dobrze. Jakby jedna zabierała sobie, to by bez sensu było, że więc byśmy jedną oddzielili i jedna miała na przykład, nie wiem, tam z 3 jajka. Ja bym jedną oddzielił i jak mamy 10 jajek, to po 5 bym dał. No. A splash byśmy dali wszystkie splash, a tamte byśmy dali inne. Nie no, ale właśnie, bo na krakona właśnie ona jest największa i najgrubsza, więc ona ma więcej tych jajek. Ona więcej od tych białych i od tamtych zakryła pewnie. Bo ona jak się. Kiedyś mieli, nie, 17 podliśmy? Czy chyba. Mniej? No, a 10 się wylęgło. Ale 3 zdechły i tyle nam 7 wtedy zostało. A tylko gotki są na sprzedaż to. A jak się nie sprzedadzą, to w kwietniu już raczej nie będzie. Niestety. Nie. My nie chcemy coś za dużo trzymać, bo uniosek jest za dużo kogutów, więc pójdą po prostu na wywicie. Na mięso po prostu pójdą. Też kur, niektóre dziubią też nie dają rady. Dzień większość kurami wygrały, ale. Takie małe kury, też to jest tak śmieszne, takie małe kogutki, takie duże kury deptają. Tak jest, gołębie cały czas do nas przylatują. Dobra, to w tym odcinku to by było na tyle, tylko chcieliśmy wam pokazać, że możliwe. My mamy dwie kwoki, więc widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!